Siemaneczko, tutaj Venta, zapraszam was do drugiego odcinka z serii Dying Light. Dzisiaj gramy już ze wspólnikiem, a nim jest Turtle. Link do jego kanału będziecie mieli w opisie. A co pan tu robi, halo? A, obudziłem się na śmietniku. A pan Jack się nazywa, tak? Czy tak, jest jestem Jack. Jest pan Jack, dobrze, okej, okay, tak, to gdzie idziemy, panie Jacku? Pomówić ze Spike'em. A, chyba, że tak, to let's go. Gdzie ty lecisz, tędy? To nieźle, siemano, zabij najwięcej zombie. Co? Ty chcesz? Najwięcej zombie. Dobra. A, kurde, gryzie. Dawaj, kurde. Kurde, dobry, kurde. To jest jakby uczucie, jakby, nie wiem, ktoś tobie, nie wiem, zrobił oszusta, na przykład w kazarcie. Tylko robi i kazarta ciebie oszukuje, nie? Dobra, Jack, chodź. Idziemy, Jack. Piękne to. Piękne to było, no. Aż twój stary chyba wbił. O, patrz. Albo twoja stara. To twoja? Wiesz co? Wiesz, co się z takimi robi? A masz, kurde. Nie wiem. Dying Light powinien być straszny, a nie śmieszny. Nie mogę. O, matko. Odcinek roku. Masakra. Tu idziemy do tego Spike'a, kurde. Jestem lepszy od ciebie, stary. Już mam zadyszki. Ty! Oczekujące. Dawaj, kotów. Nice, dobrze. Teraz możemy atakować. Dobra. A najwięcej zabiję od ciebie. Pewnie tak będzie. Kurde, on ze mną już... Czemu za mną latasz, kurde, z tym młotem? Ty masz z młotem? Oła! Ale wyrwał chłop w głowę. Ale dostałem. Kopniak, jeb. Ty masz z nim problem? Dawaj, Jack, dawaj. Oła! Ale żem dostał. Najlepsze to jest wymijanie go. Jeb, kopniak, jak fejmy ma. Kurna, kopniak. Oj, tak, ratuj. Kurde. Jedno HP. Ma... To lecz się. Pamiętaj. Możesz też kopać. Tak. Ała, jak się zrzucił. Kurde. Nieudane. Nie da. Przegrywam. Dobra, ale wygrałem. Jest. Wygrałem z Jackiem. No nieźle, Jack. Wzrost poziomu siły. Okej. Ty, pomożesz mi z tym dużym? Dawaj. Trzeba w górę. Głowę trzeba. Dobra. Da się, w głowę trzeba. Już z nim walczyłem. Trzeba w głowę. Widzisz? Łatwo. Tylko trzeba w głowę. $100. Bogaty był.
160. Ha, ale biedak. A, tak to 189. Dara, idziemy pomóc ze spikiem. Dawaj, dawaj Venta. Dawaj Jack. Idziesz? Crane, na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom. Ale to musi boleć takie, wiesz, jasne. Takie światło, nie? Czaisz. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagwy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. No i tyle, stary. Nowy strój. Czekaj, gdzie jest przebieralnia? No tutaj raczej nie ma. Brak przedmiotów. Dobra, to chodź do wieży. To się przebierzemy. Ja się przebiorę na swój strój, a ty się przebierzesz na swój strój. Mi się wydaje, że mam jakiś specjalny tutaj stroje. A, stary, mamy zameldować. Dobra, to chodź zameldować od razu, jak jesteśmy. Pewex. Ty, odwróć się, stary. O, ale ty wyglądasz z pleców. Tu Crane. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Orła cień! Widziałem orła cień. Czekaj, bo tu ktoś chce. Dobra. Co? Skipaj. Ja kliknąłem raz. Ja też kliknąłem raz. Czemu skipujesz? Nie skipuję właśnie. Nie ma mnie? Jestem. Nie ma mnie? Jestem. Nie ma mnie? Jestem. Ninja. Widzisz, co ja mam za strój? Wiem. Nie no, będę zmieniał sobie stroje. Na razie będę... Strój Urban Explorer. Spójrz na mnie. Co? Unturned? Tak. Gdzie? Ja wiem, w co się przebiorę. Czekaj. Na początek... Za Polaka. Też tak patrzałem na ten strój chwilę. Wolę ninja. Ninja mi się strasznie przypada do gustu. Bo wiesz, spinasz się. No to bardziej do ninja. No i do olo. Let's go. Robimy misję, stary. No a ja uciekłem, przynajmniej będę bekowo wyglądał. No ty już wyglądasz jak beka. Słuchaj, Brecken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brecken? Ja nie jestem. Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade. Bo jest jego matką pewnie? Jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Ale się wściekł, stary, wściekł się. Jezu. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Alena ma rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlak. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Raisa. Ta... Okej, działasz. Ruszaj, Crane. Jade, masz chwilę? Pewnie.
Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Powiem ci, stary, że Hop się tak wkurzył. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Tak. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz co. Ile? Jego matka cierpiała na padaczkę. I on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od 2 lat. Ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę. A do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem. Dobra. Stary. Nie mogę z tego. O, ale źle wygląda? Nie mogę, ale to jest beka, stary. Stary, nie wiesz, czy zauważyłeś, ale chłop wyglądał taki, jakbyś, nie wiem, wrócił z jedynką po szkole. Takie wnerwiony, zamyka lodówkę i takie wnerwiony. Drzwi prawie, kurde, się urywały. Stary, jaką misję robimy? Bo tu są poboczniaki. To co, poboczniaki może, nie? No poboczniaki daj. Dawaj, let's go, poboczniaki. Dałut na pewno ma nadal masę rzeczy w swoim lombardzie. Takie tam mydło i powidło. Ale pewnie można tam znaleźć sporo przydatnych rzeczy. Co, kufra? Chłop se skacze do niego. Ty, może zrobimy tak, że włączymy wszystkie poboczniaki? I jak będziemy blisko, to wtedy rozpoczniemy. Tak. Hej, masz tak. Może zapasowy klucz do 202? W czym problem? Coś się tam dzieje, a drzwi są zamknięte od środka. Ty, 202, ej, to jest szybko, to jest tutaj gdzieś, czekaj. Zadania... Tu jest 190, czyli wyżej, jedno piętro. O kurde, ten co szybki on jest. To ty? Jest tu? O, ty jest tu. Jak Bahir. Co tu się dzieje? Bahir zamknął się w pokoju. No nie skipuj! Mógł się przemienić. Nie skipuj! Nie skipowałem nic. Dobra, otwieranie zamków, stary. Kurde, za pierwszym razem. Ale robisz to w powietrzu. O rany, on jest dobry. Bahir, no jest najlepszy. Pomocy! Gdzie on jest? O tu! Co się stało? Nie mogę się ruszać. Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Przemieniasz się? Nie. Wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze. A, to. Na podłodze. Wziąłeś jakieś gówno. Co? To podróbka, skąd to masz, Bahir? Proszę cię, potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę, dałem słowo. Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. I podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże, nie! Więc powiedz, skąd to masz. Yusuf, to jeden ze zwiadowców. Mieszka na dachu. Dobra, lecimy do niego. Nie, lecimy do frajera. Nie, chłop co robi? Lecimy do niego. Nie przemienia się. Ty, zabiłeś go! Słyszałeś? Zabiłeś go? Jakie... Gdzie on jest? Tu jest Rahim. To jest Rahim. Chyba Rahim. Gdzie jest Amanda? Jest! Co ty? Co ty, chłopie, robisz? Co? Kulkę se łapiesz? Chłop powiedział, że na dachu. No to ja myślałem, że najpierw do tego frajera lecimy, a takie no. Idziemy najpierw do Leny, powiedzieć Lenie. Co jest? Jeszcze dół? Jeszcze niżej. Albo to szpital. Dara, czekam na ciebie. Lepiej rzuć na to okiem. Numer partii jest niewłaściwy.
To fałszywka? Zażył to ktoś na 20 piętrze, a teraz nie może się podnieść. Aman, leć tam, migiem. Gdzie on to znalazł? Kupił, od Yusufa, jednego ze zwiadowców. Na pewno tego tu nie produkuje. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Im szybciej, tym lepiej. I teraz możemy z nim pogadać, dobra. Tylko z nim pogadaj. Nie, co ty gadasz? Teraz, no, teraz jest taki świat, że teraz trzeba... Niestety... Przemoc słowną. Albo na argumenty. Co nie, Venta? Nie, Jack? To tylko życie i śmierć. A, tak. Też oddychasz. Uch. Ale zadyszka. Dokładnie. Yusuf? Gadamy. Witaj w domu handlowym Yusufa. Jeśli trudno ale brzydal, kurde, ale brzydal. Większego brzydala nie widziałem. Yusuf to ma. Potrzebuje antyzyny. Cóż, ależ oczywiście. Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf. To twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bahirowi? Bahir? Bahir, powiadasz? A ja znam tego... Bahira? Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem 10 ampułek od tych gości i nieźle im zapłaciłem. Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Yusuf? Kończy mi się cierpliwość. Koło apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa. Nawet niektóre prawdziwe. Chyba z apteki. Ale pichcą też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosz... Ale dobrze Crane mówi. Kurde, dobrze, nie? Co nie, Jack? Dokładnie tak, Jack. Fajną masz latarkę ma... ogólnie, taką na taśmę przyklejoną. Ty też, Jay. Zobacz tą panoramę miasta. Siema. Ale że co? Jest! Można spadać. Żyjesz? Tak. Siema. Biegasz. Ale wolny jak z ciebie, ale wolny jesteś. Ale wolny. Dobra, sprawdzamy tą aptekę. Dobra, let's go. Im szybciej, tym lepiej, jak to Lena powiedziała, nie? Ej, nie, to tutaj. Wiem, widziałem na mapie. To co, lecimy do apteki, nie? Rozwalić tak. Tych... Bentzwali. Kurde, ze studzienki wylas jeden. Studzienki? Chyba ze... Słuchaj, ja myślę, że on był na imprecie z żółwiami. Ninja. Z tobą? Więc dlatego... Nie! Znaczy, ja się nie mam kontaktu z Donatello i Michelangelo, więc... Tak... Ała. Więc tak średnio. Słucham. Znaleźliśmy kolejne dwie fiolki fałszywej antyzyny. Brecken gotuje się z wściekłości. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim 10 minut później, byłoby już po nim. To śmiertelna trucizna, Crane. Gdzie oni są? Ty, tutaj gdzieś. Lecimy do nich? Rozumiem. Prawdziwy. Na pewno są ich tam dziesiątki. A, nie możemy ich bić. Mogę służyć, przyjacielu. A, to jest Bento, ty. O, gadamy. Słyszałem, że sprzedajecie antyzynę. Ktoś to powiedział, ptaszki cierkały? Ta sama tak. Osoba, która powiedziała mi, że gotujecie jakieś gówno i pakujecie w fałszywe. Moja receptura jest 50 razy lepsza od tego szajsu zrzucanego z samolotów. Nie tylko 50 razy lepsza. Zdrowiu, ale daje też sobie potestuj na sobie. Niezwykłą szybkość i laserowy wzrok. Gdybym chciał, spaliłbym cię jednym spojrzeniem. To już koniec twojego handlu, Bento. Ta, Yusuf uprzedzał, że będziesz robić kipisz. Ta, o. Yusuf miał rację. Już kurwa nie żyjesz. Dobra, Yusufa trzeba ogarnąć. Bo Yusuf zdradził nas i przekazał im informację. Ty, czemu ja... Ty nie mam broni! A mam broń, dobra. Jak u ciebie, Jack? Leci dobrze, Jack? Jest dawaj, źle, my. Jack. Plany. Jednego załatwiłem. Ten Bento jest mocnym twardzielem. To ci mogę powiedzieć od razu. Ale Bento...
A nie, to nie Bento, to ten drugi. Je... Słuchaj, ja walczę z dwoma, jakoś ledwo daję radę, a ty nie możesz jednego typa po... Nie, już jest git, ale kurde, szybko się faktycznie męczy, nie? Dawaj, 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 ty z pleców, dobrze. Plecy najważniejsze. Ty, mam dwa, mam loa. Stary. Bierz, ale bierz, twardy łeb. Dawaj w głowę. Ale już dostałem kopniaka. W głowę, dawaj, dawaj. Co jest? Jak ty go bijesz, to ja nie mogę. Dawaj, bo się zmęczyłem. Ja cały czas jestem zmęczony. Jeb. Widzisz po ryju? Po ryju to berwał. No i nie żyje. Apteczkę. Lena, tu Crane. Tak? Powiedz Breckenowi, że nie będzie już więcej podróbek. Dobra robota, Crane. Odetchniemy z ulgą. Z tobą w porządku? Nic mi nie jest, ale stary, widzisz? Ich ostrzegł. Wiedzieli, że przyjdę. Powiem ci tak, że ciężko jakby gadać z takimi osobami normalnie jakimi wróci, słowami, nie? Pogadam z nim po swojemu. Nie, jeśli ciężko pogadać z osobami na słowa, skoro oni nawet nie są, wiesz, to jest takie, jakbyś gadał normalnie z Sebiksem, Benta. Jack. Tak, Jack. To jest jakbyś normalnie gadał z Sebiksem i on po prostu boi się słów, tylko on wchodzi na argumenty siłą. Czaisz. I bardzo dobrze, jedyna lekcja życiowa, wszystko siłą. No właśnie źle, mordo, właśnie źle. Dobra. Zmieniasz strój? Nie, 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 ja przechowywuję bronię. Stroje na... Co każdy jeden odcinek będzie nowy strój, spokojnie. Nie starczy ci strojów. Stroje jest dużo. Aha, no ta, no ale będę na zmianę. No, spoko. Mierdolaj z mojej ziemi. Jon. Tu jest! Dawaj tak, lecimy! Ty zbierz od niego, on ma rzeczy. O kurde, Jack, uważaj! Za nami, Jack! O kurde, Jack! Dobrze, Jack! Tu mam strefę. O, nice. O kurde, nie mam broni, mordo, nie mam broni. Trzeba ekwipunek. Yeah. Mam pręta, stary. I co teraz? Aha, mamy barykować. Ale te... kurde. Jak się nazywała ta postać? Że jest jakby... Czekaj. Gdzieś tu jest. Atleta! Sorry. I chodziło o atletę. Ta. Atleta. Że po prostu wiesz, jest rozciągnięty. O to mi chodzi. Że skacze jak parkurowiec, to nie jest Urban Explorer, tylko wiesz o co chodzi, nie? O właśnie, jeszcze jedna taka wiadomość, stary. Tutaj. Tu są jakieś zadania takie specjalne. To można sobie wybrać. Tak? No. Robimy jakieś? A może fabułkę, co? No, spoko. Zrobiliśmy poboczniaki i teraz możemy trochę... skontaktować się z gry. Gry E. Gra... Nie, czekaj. Obczajam właśnie skrót gry. Czekaj. Granie realne emocje. Nie wiem, nie mam pomysłu, stary. GRE. A może to chodzi o rap? George, taki... robię... Eloda. Tak.
Eloda. Jak to umiejętności, kurde, muszę sobie pododawać coś. Wyłącz latarkę, stary. Ukraine. Szef wie, że nazywa się Minecraftowcu. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny wataszka. No wiem, Antarnet. Nazywa się Raiz. Magazynuje ale to jest Minecraft, nie? Zdziera z każdego, kto jest... chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co. A, tak ty potrafisz, co? Chłopca potrafi wszystko. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Dobra. To co? Lecimy dalej, nie? No lecimy dalej. Czy może jakieś poboczniaki, co? Dobra, to sprawdzę zaraz, co mamy. Dzień matki? Znajdźmy mieszkanie Gaziego? Ty, możemy dzień matki, no. O kurde, stary, wiesz jak to daleko? No ale dobra, możemy pójść. Co jest? Co to za osoby? To twoja rodzina? Cała? Ty, chłop mi przypomina trochę Reziego. Bez kitu. Trochę przy takich okularach? Gdzie ty jesteś? Tutaj, stary. Gdzie ty jesteś? A no na górze. Ty jesteś? Czemu ty na mnie patrzysz? Jak zabijam innych? Nie, ja... Jeden wiesz, zabija, tutaj. Drugi się patrzy, no tak. Tutaj, tu, o to mi chodzi. Że, ja myślę, że to są chyba osoby, które stworzyły tą grę, tak mi się zdaje. Ty, chłop wygląda jak Naruciak tutaj. Patrz, tu. Jak Naruciak. Co jest? Wow! O kurde. Ty, dawaj Jack, lecimy. Pomogę ci Jack. Kurde, kurde. Kopię. Chłopie, bo kurde. O kurde, a jeszcze kolejny? Przeszkadzają nam po prostu w oglądaniu zdjęć. Co za mędy. Kurde, chłopie cię, kurde. Dobrze, dobrze, nie tak? Dobrze? 16 dolarków. I love you, mommy. Please find me. Dobra, rozejść się. Przechodzą tutaj królowie życia. Królowie życia, to mi się trochę przypomina to z Laluną bez kitu. Nic nie widziałeś. Akurat nie. To dobrze. Ale zobaczysz reakcję. O, kolejna strefa. Gdzie? Tutaj. To robimy od razu? Żeby no mieć przynajmniej checkpointa? Żeby mieć przynajmniej gdzieś, gdzie ukryć przed tak. Mocą, nie? Ty, czekaj, najpierw uratujmy... A nie, czekaj, to jest handlarz chyba. Jakaś kasa. Niżej. Tak. Łeee, jak drogo. Bardzo drogo. Ale hej, te inne to mogę sobie wziąć. Git. O, rzeźcie. Bounce. Pow. 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 Jack, pomożesz? Pomogę. Włączam korki. Ja obezwładniam, ja obezwładniam. Dobra, teraz ty. Ja blokuję przejście. Git. A ty już ich pokonałeś, widzę. Tak. Znaczy ja jednego pokonałem, pamiętam. Jednemu nawet głowę roztrzaskałem, także jest git. No, nie, to był mój. Ale to był mój. Może, chcesz może jakąś paczuszkę? Jestem... Czego paczuszkę? Kurier przyszedł właśnie do ciebie. Gdzie?
kurde, pamiętam, że tutaj jakiś kurde Xbox był dla mnie. Xbox? Tak. A może jakieś ciastka za ten, albo batonik? zaraz oni przyjdą i cię porwą. Tak, tak. Moje poczucie humoru jest dziwne. Idziemy do Gaziego. Uciekaj! Dobra, i to są te miejsca. Dobra, to ja wezmę tu. No, tu się rozpraszamy. Jest tam kto? Tu nic nie ma. Ty, ale ja wolę exploring. Wolę tu exploring, że może tu będą jakieś bronie fajne, a nie tylko jakieś... gówna. A, tak, to czekaj. Tak, to tutaj. Ja sobie usiądę na krzesełku wtedy. Sobie fajeczkę spalę. A tu się da coś robić? Jak masz coś ciekawego, tu mów, to też podejdę. Mam. Faktycznie robisz to w powietrzu, kurde. Nawet nie musisz tego zamka tykać. Stary, za pierwszym. Oby były tu jakieś przydatne rzeczy, bo naprawdę... Serio, alkohol. Tylko na tyle was stać. Otworzyć ci coś? U góry. Są drzwi. Ta? Tak. Sobie apteczkę zrobimy. Stary, serio? Na łatwe? Ja mogę zrozumieć na trudne, ale na łatwe? Życie. Nie straciłem żadnego wytrycha, stary. Żadnego. Totalnie łatwo. Jak możesz... Ach, nieważne. To jest tak samo jak z twoim parkurem. Ta? Mówisz, że zły? Nic nie było. Hater, kogo my tu mamy? Czekaj! Eju, ale ty jesteś niecierpliwy i to bardzo. Ja chcę eksplorować wszystko, a ten już... Chłopcy się kąpią w brudnej wodzie. Dobra. Dawaj. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak klan, jak tran, jak waran i trochę jak plan i klan i taki inny pan i... Mogę wejść? Nie wolno. Nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o mnie. Ma tytuł Charlie. I cały jest o mnie i o tym, jak ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy. I jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czemu czekoladę. Czemu mówisz w trzeciej osobie? Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć. Chłopcu mówi w trzeciej osobie. Bardzo interesujący człowiek, jakby coś czegoś ukrywał. Ogólnie film Charlie, ale kurde, cały... Ale tam wszystko jest o Gazim, tak? Dziwne. Gazi ja, Gazi tam, ale Gazi co? Nie rozumiem. Chyba dobrze idziemy, nie? Tak. Więcej exploringu zbadamy, stary. Ta, ale kurde, takiej zadyszki tu się da załapać. Jeee! Widzisz, jak robię przejście? Jak się tu... A tędy się nie da przejść? Chłopco nie ma rąk, a nas chce zaatakować.
To na pewno tędy? Wiesz co? Pau! Chodź tam. Jack, jak twój GPS wskazywał? Nie wiedziałem, że tu jest zablokowane przejście. I co tu jest? Tu jest apteka? Nie można tego kopać, nic. Tu jest przejście. Otwórz. Nie, tędy się nie da. Gdzie tu jest wejście? A tędy! Ty masz furtkę? Dobra, ja blo... Dobra, masz coś? 100 dolarków. Czekoladki. O kurde, to całą manę mi marnuje, stary. Stary, to całą manę mi marnuje. Ale to ciężkie jest. Alkohol. Coś tutaj jest. Kawa, Ty, zbieraj to, stary. Wszystko zbieram, czy... A, tutaj, dobra, tego tutaj. Nie widziałem. No widzisz, trzeba mieć wszędzie... O! I jest czekolada. Ty musisz zabrać, stary, czekoladę. Czekaj. Pudełko czekoladek wziąłem. Wziąłeś? Tak. A, dobra, no to możemy tamtędy. Teraz możemy już lecieć tam. Zdobądź film Charlie. To jest tutaj, tak? I co? Tu się nie da. Na dół. Masz coś? Drzwi, ale zamknięte. Aha, ale my jesteśmy głupi. No. Weźmy broń. Już wszystko za pierwszą. O kurde, ale... A nie teraz. Ale szybko zadziałałem. Wiesz, co się stało? Ale on się włączył. Tak, ale widziałem to. C jak Charlie. To. Mhm. I wtedy nie ma alarmu. I wyciszyłem i nie ma. Ej, to jest fane. C jak Charlie. Tu jest... A, B... Jest, C. Tu gdzieś powinno być. Jest! Mam cię. Lecimy. Łatwe, ale to trzeba się serio skupić. Ja ci, stary, powiem, że... Masakra. Ja mogę ci od razu powiedzieć, że masakra. Masakra? Z? Czekaj, tu jest zablokowane przejście, to trzeba tam. Mówię, że masakra z tym alarmem, że jak wszedłem od razu... Ale turboreakcja po prostu. No turboreakcja, ja takie patrzę, alarm. Jeżeli jest alarm, no to wiadomo, że się włączy też alarm, kiedy wejdę. Ja takie czekam, aż się włączy, klikam i już się wyłączyło. I wtedy, bo wiesz, jeżeli zombiaki przychodzą na dźwięki, jeżeli bym miał pistolet i strzeliłbym, to bym właśnie tutaj zachęcał właśnie zombiaki do ataku, żeby tu przyszły w tym danym miejscu, nie? To wtedy byłoby przerąbane, stary. Serio, Jack. Tak powiadasz, Jack? Tak. Nie wiedziałem, Jack. O, no to widzisz. Lekcja przetrwania apokalipsy zombie. Że po prostu nigdy nie bierz nic, co jest palne. Bo wtedy... Masz tu film i czekoladki. Słychać cię na kilometry, totalnie. Wygrywa! Brawa dla Gaziego! No fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. O, przez dach, dobra. To którędy? Tędy? Bo to jest jedyna droga. O! Udało ci się!
A trochę dziwne. Kiedy ja mi się udaje, to tobie się udaje. No wszystko za pierwszym razem, żaden wytrych mi nie pękł. Więc to jest niesamowite. Mam 3 wytrychy, a nic mi nie pękło. Sakiewka. Wchodzimy do Gaziego. Tu teren ten bezpieczny. Alkohol. O, sracz. Musi być wszędzie sracz. Wąsik powder. Masz coś? Chemikalia. I na razie ty. O, lodóweczka. Cześć, Gazi. Teraz mamy film. Mama ogląda. Ta, wiadomo, że on jest. Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Dzięki, Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. Ale widać, że coś ma nie tak w głowie, stary. Ale... No. Ogląda... Jack. No. Ogląda... Ale... mrówki na ekranie. Jack... No i... No co, no? Mamusia. Tak. No, kurczę. Ale... Ale no... Ale, ale... Ja bym rozpoznał! Przecież to jest... Co? Nic. To nie mamusia? Karton. No ale... No niby tak, ale... No patrz jak się uśmiecha. Z mąki... Ale to jest z mąki jakieś... Pudełko dla dzieci. Znaczy to jest takie coś na... Alo... Takie, nie wiem, jak takie dzieciaki do... Piaskownicy biorą takie, wiesz... Pudełka, coś w tym stylu. Co lata? Co ty latasz sobie? Co jest? Superman jakiś, co jest? Co zrobiłeś? Tak, daj. Nie wiem jak to zrobiłem. Dobra, ja myślę, że możemy tym akcentem chyba na razie zakończyć. Tak? Także latający Jack was żegna. I Ninja Jack też kończy. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!